Piąty odcinek. Zaczynamy. Spartiatik! Dobry wieczór, Krzysztof. Witam Państwa w programie Awantura o kasę. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć mistrzostwo, trzeba mieć tylko doskonałą wiedzę, żyłkę hazardzisty, stalowe nerwy i najmocniejszą drużynę, ponieważ Awantura o kasę... Korisu, a zobacz jeszcze na czacie u góry. Wpisz sobie ten kodzik na Enebie. Jeszcze będzie taniej. Wykrzyki Kelema, zapraszam. Kasę to pojedynek drużyn. A oto 12 śmiałków, którzy zdecydowali się zmierzyć ze sobą w naszej grze. Mistrzowie debile, ty racja, bo mistrzowie niezłe, że tak powiem, fight łapy. Także tak, ja jestem ich tych przeciwnikiem. Oby wypieprzali jak najszybciej. Drużyny po 4 graczy w każdym. Pisałeś? No bardzo mądrze. Aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny. Piękny deal. W innej dziedzinie. Poznajmy naszych graczy. W drużynie niebieskiej Radosław Hadacz, pracownik cywilny policji i student politologii z Radomia. Edyta Kolecznik, animatorka kultury z Lublina. Przemysław Kosiński, handlowiec Gorzowa Wielkopolskiego. Jerzy Lewandowski, przedsiębiorca z Bydgoszczy. Drużyna ale ma wąso. Elżbieta Krzyśków, nauczycielka wychowania fizycznego z Katowic. Krzyż. Zbigniew Poznański, mechanik z Zielonej Góry. Kapitan drużyny Tomasz Łojek, przedstawiciel handlowy z Górowa i Ławieckiego. I Henryka Kurzewska. Henryka? A rzuci dzisiaj to. Co to znaczy? Krystyna Skrzypek, nauczycielka angielskiego z Warszawy. Andrzej Słodowicz, mechanik... Wałęsa. Co jest? Wałęsa w programie, zobacz. Nawet tak ten pokazuje jak Wałęsa, nie? Też tak kciuka pokazywał chyba. Ci mnie popieprzyło. Samochodowy z Krakowa. Jacek Puciłowski, prezenter muzyki z Białegostoku. I Jacek Cebulski, student inżynierii chemicznej z Puław. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie. Ta drużyna, która wygra, przejdzie do finału. Ja Wałęsi kibicuję. To pojedynek zwycięskiej drużyny z tak zwaną drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. Co ty gadasz, mistrzowie? Dobra, mistrzowie aut. Mistrzowie do domu. A dzisiaj kasę mamy nowych mistrzów. Powitajmy ich gorąco. Pan Marek Bakalarz, kapitan drużyny. Pani Bożena. Jak ja tych mistrzów nienawidzę. I pan Paweł Ładogórski. Dobry wieczór. Brawo, tak mówisz. Wszystkie gry za darmo. W ostatniej awanturze o kasę no, stała się rzecz niesłychana, mianowicie. Ta, to są ci inżynierowie. Przez 3 programy byli mistrzami, w 4 zostali zdetronizowani, dlatego mamy dzisiaj nowych mistrzów. Panie Marku, jak się państwo czują w loży mistrzów i w tych togach? No niezbyt dobrze. A racja, to jest rynkie ten. Ten znany taki. To jest za długo. Dlaczego, ale... panie Marku? Nie no, boimy się przeciwników. To też jest taktyka taka. Aha, taktyka, że tak spokojnie. Mówimy, się... że się boimy przeciwników. O, w ten sposób. Czy to jest odpowiedź taktyczna, tak? Tak. Psychologiczna. Witamy państwa w loży mistrzów po raz pierwszy. Tak, Anon, dokładnie. Przegrała babka o kulach, niestety. Babka o kulach to było tak. Izydor pod studiem dla Eli zrobił bitkę plus SPX Lepa, niestety. Izydor to zrobił dla Eli po programie i chodzi o 2 kulach teraz, nie o jednej. Drużyną z pierwszego etapu. Jeżeli wygrają, znowu zobaczymy ich w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli przegrają, ustąpią miejsca w loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap. Taktyka zdradzona. No co, żeby odpaść. Etap gry. Każda drużyna dostaje ode mnie po 5000 zł. A racja, bagietus. Zastanawiałeś się, jak ci ludzie się zgadują do tego programu, że jedna osoba z Gdańska, inna z Krakowa poznali się na koloniach. No, tyle. Na którym mam 31 kategorii pytań. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy kategorię przeczytam, rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wylicytuje więcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Senatorium. Jeżeli odpowie nieprawidłowo, wtedy pieniądze z puli tego pytania przejdą do puli następnego pytania. Mamy 8 tak, pytań Johnny, w tym etapie tak było. Rozpoczynam losowanie pierwszej kategorii. Lecimy.
Ej, powinna być emotka, coś nie wiem, koło, spin. O, spin mogłaby się nazywać. I jak kręci, no człowieku, czemu nie ma takiej? Kategoria sport. O jest. O jest. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. 25. Nie taka emotka. Co to? Co to w dupę jest? Żółci 600. 600 po raz drugi. Zieloni 800. Słucham dalej. Monkę spin. 1000 po raz drugi. O, 1000. 1000 to żółty. Małęsa, graj. 1100 po raz drugi. Niebieski 1200. 1200 od niebieskich. 1200 po raz drugi. Też mi kogoś ten wąsaty przypomina. Zieloni 1300. Mam 1300 od zielonych. 1300 po raz drugi. 1400. Mam 1400. 1400 po raz drugi i słucham zielonych. 1400 po raz. No graj. Co się stało? 1500. Już się wycofa. Ja są z powrotem. 1500 po raz drugi. 1600. 1600. Wam banki dead? 1600 po raz drugi. Kto da więcej? Słucham państwa. 1600. No graj. Trzeci. Wałęsa kupił? Bo ja Wałęsie kibicuję. A nie. Tego pytania 4400 zł. Przypomnę, kategoria sport. Wałęsa to żółty. Na kogo przede wszystkim możemy u państwa liczyć? Na Radka. Na pana Radosława. Proszę bardzo. W którym mieście rozegrano pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie? We Francji. Chamonix. Czekaj, ale zimowe to od kiedy są? Czekaj, o co chodzi? Nie wiem, w dupę co to... Co się dzieje? Odpowiadamy. Kolega Radek będzie. Proszę bardzo. Odpowiedź brzmi Chamonix. Mają rację, Chamonix 1924. Skąd on to w dupę wiedział? 7800 zł. Po nich zieloni 3700, a tuż po zielonych żółci 3500. Zanim wylosujemy... Po prawej u żółtych co robisz? To nie jestem ja. A tuż po zielonych żółci 3500. To nie ja. Chociaż w sumie z Wałęsą w teamie i tym. I tu czarownic esensie. 5500. Zanim wylosuję następną kategorię, krótka przerwa na reklamy. Zostańcie z nami. Tupe małpy się kręcą. Jesteśmy z państwem z powrotem. Oglądają państwo teleturniej Awantura o kasę. Losuję kolejną kategorię. Przed nami jeszcze 7 pytań w pierwszym etapie. O, kategoria, ej, to może być ciekawe. Film światowy. Dobra, ojciec chrzestny. Marlon Brando. Będzie takie pytanie ojca chrzestnego na stuwa. Zobaczysz. Drużyny po 200 złotych. Słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 500. Zieloni 500. Co da więcej? 500 po raz drugi. Owo. 800 od żółtych. Owo spin. Zieloni 900. Kiepscy nie, bo to film światowy. Niebiescy 1000. Mam 1000 od niebieskich. Rzuci 1100. Mam 1100 od żółtych. Co dalej? 1100 po raz drugi. 1200. 1200 niebiescy. Ty, niebiescy chyba wygrają. 1300 od zielonych. To na więcej. No Wałęsa, wchódź! 1500? 1600 zieloni. Kto da więcej? 1600. Niebiescy 1700. Kto da żółci, żółci, żółci. Mam 1800 od zielonych. Żółci 1900. Będzie wabank zieloni chyba. Kto da więcej? 1900 po raz drugi. Mam dwa. Dobra, zieloni i wabank żółci. I dwa po raz. Żółci wabank. 200 po raz drugi, 200 po raz. 200. Mam 200 od niemieckich. Żółci wabank, no wydrzyj to mordę, pecie. 200, 300. Mam 200, zieloni. 200, 300. 200 po raz drugi dla niemieckich i 200. Ja pierdzielę, nie. Mam 2,5 zieloni. Jak niebiescy to kupią, to już jest koniec. 2,600, co na to zieloni. Żółci wabank. Mam 2700 jednak. Ty, oni ich mogą zablokować, niebiescy. Niebiescy 2800. Mam 2800. Ej, czemu niebiescy ich nie zablokują? Więcej kiwają głowami żółty, zieloni. Jednak 2900. Od zielonych. Blokada. Po raz drugi i będą 3. Mam 3.
Niebieski to jest taki nieogar, że jeszcze to wszystko przegra. Zobaczycie. Bierzemy wabank. I co dalej? Wabank! Wabank od zielonych! Ty. Wszystko co wygrali, to przegrają właśnie niebiescy. A żółci to już pewnie wydali na wakacje pieniądze, brudacy. Wszystko na jedną kartę. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli na koncie 8600 zł i przejmą prowadzenie w tym etapie. Jeżeli nie odpowiedzą, niestety pożegnamy ich w grze. Żółci mnie zawiedli. Oto pytanie dla państwa. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu? O ja pierdzie, to jest taki stary film. Chyba z 50 roku filmu, albo 70. Znany jest. Ty, stary, jakiś stary reżyser. Ale kto by to... Oj, loj. Komu kto zrobić? O jej, znany jest facet. No Coppola? Z tych starszych polańskich. Coppola? Nie, chyba. Znaczy, no ja pasuje wiekowo, ale... Ale on inne filmy kręci chyba. Nie wiem, jakiś chłop, co zrobił Amadeusza i pewnie wykorkował. Ten film był, jest znany, on tam dużo nagród miał, ale... To jest taki stary film. Miłosz Forman. Jest to? Tak? Miłosz Forman. Chyba, nie jestem pewien. Nie mam nic innego. Nie mamy nic do stracenia, odpowiadamy. Proszę, panie Tomaszu. Miłosz Forman. Czy to był Miłosz Forman? Tak! Miłosz Forman! Ja pierdzielę. Ej, serio, ładnie łysy. Oro. A ja muszę przyznać, panie Tomaszu... Tak, proszę. Kosmiczne zaćmienie. Będzie balaton. Ale ja byłem pełen obaw. Będzie. I tak widziałem, że w ostatniej chwili pan nie wiadomo skąd nagle strzelił tak po cichu do drużyny. To ten łysy z 5 sposobów na, no, dokładnie. Albo jego stary, no bo... 2002 rok. W pewnym momencie po prostu wiedziałem, kurczyk, że jest to znany reżyser i wokół tego się kręcił. Podobny tam. Przypomniało mi się, że to był ktoś, kto takie niekonwencjonalne filmy robi, typu... No, podobny jest Black Blue. Gniazdem, hej, tak dalej. Pali się moja panna. Tutaj zaczął zdobywać miliardy. Bez bicia, nie byłem pewien. Nie byłem na 100% pewien. Ale naprawdę to była no jest tak, pokerowa zagrywka, opłacała się. 8600 na koncie. Kurde, ale naprawdę ładnie, bo... No nie, jest to niby zdany film, ale reżysera znać... Ładnie, serio. Po nich jest drużyna niebieskich 4800 i żółci 1600. Przed nami jeszcze 6... Wałęsa, w dupę graj. Witam, Samil, witam. A gdzie ty coś pisałeś? Kategoria mity Dominik. I dzieje starożytne. O, dobra. Pobudka. Wokage. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej to drużyny. Mało, Black Blue. I to pewnie badawczy. Jeszcze w takich latach, że... Niebiescy 300. Szkoda ryja szczepić. Rzuci 500, zieloni 600. 600. Kto da więcej? 600 po raz drugi i... Niebiescy 700. Co jest w dupie? 700 po raz drugi. Kto da więcej? Tak spokojnie. Żółci, grajcie! 800 to żółtych. Czy dostanę więcej niż 800? 800 po raz drugi. Państwo kiwają głowami. Ale opluli. I pani Edyta namówiła pana Przemysława. 900 po raz pierwszy. Dobra, żółci. Wyścigcie wszystko z niebieskich. 1000 od żółtych w tym momencie. 1000 od żółtych Sanko. Po raz trzeci. Pieprzone w dupę gówno. Żółci skoncentrowani. Samil, no, kiedyś się oglądało to w telewizji. Szła bardzo wolno i tak widziałem, że tu uczestnicy bardzo ważą swoje stawki. Oto pytanie. Ty, może będzie sobie. Jak brzmi imię bogini, której Perseusz ofiarował głowę Gorgony Meduzy? Nie wiem, Afrodyta? Nie mam pojęcia. Albo Atena cicho. Dawaj. Dobra, odpowiadaj, Atena. Odpowiadamy. Prawdopodobnie była to Atena. Głowa Meduzy nie. Zdobiła tarczę Ateny. Tak. A, rację. Nie, tak? Co ty pieprzysz? Tarcza Ateny.
To nie jest Medusa. O kurde, dobra. Za 5 dolarów się da kupić z AliExpress. To jest Meduza? Niby są węże. Ty mądrze. Jak na razie wszystkie pytania źle odpowiedziałem. Nice. Dobre ratio. Stan konta żółtych jest lepszy niż był, ale to jest tylko 3100. Tylko w tej rozgrywce, to ponieważ prawda, te dwie drużyny Shinobi. Pozostałe mają jednak Shinobi. Więcej. Niebiescy mają 3900, a zieloni aż 8000. Ale jeszcze wszystko się może zdarzyć. Mamy 5 pytań do zakończenia pierwszego etapu. Losuję następną kategorię. Takie coś mieć na tarczy. Za dużo. O, fizyka. To są ciężkie pytania. Kategoria często. Fizyka. Witam, witam. Rozpoczynam Matthew. Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Żółci 1000. Niebiescy 300. Mam 300 od niebieskich. Zieloni 500. Zieloni 500, żółci 600. Mam 600 od żółtych. Możecie dalej ktoś przebijać. Ktoś da więcej, 600 po raz drugi. I zieloni nie. Zieloni taktyka już. Trzeci sprzedaż. Zieloni taktyka, ale niebiescy co robią, to nie wiem. Przypomnę kategorię fizyka. Jak ogólnie nazywamy protony i neutrony, z których składa się jądro atomowe? Ja pierdzielę, zapomniałem, ty. Nie, ja już na nic nie odpowiem. Przecież to była jakaś taka nazwa. Nukleony? Ty, nie, może tak być. Może tak być. Nie. Na pewno? Nie wiem, w dupę. Już mi się w głowie popieprzyło. Elektrony, nie? Elektrony. Elektrony, nie. Proton, proton, neutron, elektron to są trzy. O, to jest dobra emota. Dzięki, Blaglu. Będzie prostsza, bo nie będzie jakiś skomplikowany proton. Piękna emota. Protony i neutrony, neuklon. Nie, no nie wiem. Jest, było coś takiego, ale czy to to? Nie wiem, w duchu. Co ty mówisz? Nie proton, nie proton, neutron. To pytanie, bo to jest pytanie ze szkoły podstawowej, tylko trzeba troszkę mieć. To jest praca naukowa jądra. Proton i neutron, to jest składa się w jądra atomowa. No będziemy odpowiadać, to raczej będzie strzał. Odpowiedź. Z tego względu, że posiadają ładunek dodatni, postawimy na pozytrony. Kto z państwa... Pozytony? Może mistrzowie? Nukleony. Słucham? Nukleony. Nukleony! Oj, dziadek, dziadek. Pozytony, co to jest? Neutron nie jest Panie pozytywny, Jacku, ma ładunek, mam takie tylko... wrażenie, jakby pan o tym myślał. Widzę to w pan reakcji. Neutralny, jak to się nazywa? Zanim mistrzowie odpowiedzieli, ja powiedziałam to samo. Ale dlaczego... Co ty pieprzysz? Przecież powiedziałeś jakieś pozytony. Odpowiedzieli, ja powiedziałam to samo. Ale dlaczego pan nie powiedział tego wcześniej? Krysia mówiła właśnie... Pozytony to antyelektrony? Czyli co, protony? Nie wiem. O pozytronach mi się to skojarzyło po prostu z dodatkowym ładunkiem jądra. Warto czasami ufać swojej intuicji. 1400 zł przechodzi do puli następnego pytania. Jeszcze 4 pytania w tym etapie gry. Wina Krysi? Bitka? Ty, dość ciężkie pytania, chociaż z drugiej strony ktoś powie giga prosta. To jestem takim chyba nieudacznikiem. Kategoria piłka nożna. Jezus Maria. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 400. Mam 400. O, już lecą na ten, na finał. Niebiescy 600. Kto da więcej? Żółci 800. Żółci 800. Zieloni 900. Mam 900. O, nie. Niebiescy 1000. Mam od niebieskich 1000.
Ale zieloni mogą blokować chyba dwa teamy. Mam 1100 od żółtych, kto da więcej? Zieloni, niebiescy, 1100 po raz drugi. Mam 1200 od niebieskich, kto da więcej? 1200 po raz drugi. Graj. 1300 żółtych. Mam 1300 od żółtych. I 1300 po raz drugi. To twoja kategoria? 1500 niebiescy. Ciekawy jestem, co powiesz. Zieloni 1400. Zieloni 1500 już mam. A 1600. Mam 1600 od zielonych. Żółci wabank. Żółci wabank. Ej, szczerze? Ładnie, bo teraz są top 1, jak to odpowiedzą. W dzisiejszym programie, w pierwszym etapie gry... Bo jakby nie wzięli tego, to i tak by odpadli. Prawidłowo, będą mieli wszystko na koncie 7000 zł i wyjdą na prowadzenie. Jeżeli przegrają, niestety, pożegnamy ich w grze. Nie ma takiej możliwości. Na kogo możemy liczyć państwa drużynie? Na Wałęsa. Oto pytanie. Wałęsa? Po raz który reprezentacja Polski zagrała na Mistrzostwach Świata w 2002 roku? Po raz który? 20. 20. Wierzę w Polaków. 4,96. Teraz znaczy, teraz. Legenda gości, że mam on w dzieciństwie bawił się takimi zabawkami. 96 grani? Poczekaj, poczekaj. Nie, pierwszy raz grali tam 65, potem były Niemcy, Argentyna. Niemcy, Argentyna, gdzie jeszcze... Ale na Mistrzostwach Świata po prostu, tak? Czyli nawet jak weszli, od razu odpadli, tak jak zawsze. No to nie więcej niż 4. Serio? Aż tak słabo? Tylko 4 razy? Gdzie jeszcze to jest 4 i teraz 5. No 5. 5 gada Wałęsa. Ja mam 5 chciałem. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Odpowiedz państwa. 84, 78, 4, 5. No i co z tego, że to 4 lata? Albo 6. 5. 25. 6. Kto powiedział 6 państwa? 6. Kto powiedział 6? Andrzej. Panie Andrzeju, troszkę za późno. 6 razy. Ty. Ten frajerzyna z wąsikiem mówi, będzie Wałęsa odpowiadał, po czym nie dał Wałęsie powiedzieć, tylko sam powiedział i to źle. Co za śmieć w dupę. Tak, 6 razy. Pieprzyć cię. Ile w puli? 7K. Panie Jacku, 5 to była pierwsza odpowiedź pana Andrzeja, czy pan strzelił z głowy 5? Nie, 5 była pierwsza Andrzeja. A dopiero potem się jeszcze doliczył. Krystyna coś powie? Ale na początku zawahał się z tą piątką. Aha. Jeszcze jak ja powiedziałem, odpowiadamy. Ale mieli państwo jeszcze czas. No właśnie, to znaczy... Pierwszy raz jak powiedziałem, że odpowiadamy, to jeszcze Andrzej właśnie zastanawiał się. Może troszkę za szybko państwo odpowiedzieli. Jednak... Dziadek u mistrzów ma SC, no na pewno. Palców, może szybciej by się doliczył. Zagraliście o wszystko. No wiadomo, kto ryzykuje, czasem przegrywa. Tym razem się nie udało. Bardzo miło. W dzisiejszych czasach Polska była już 9 razy. O. To od tamtego czasu wchodzą co mistrzostwa, tak? Nie wchodzą co. To jest to 4 lata. Pozostały nam dwie drużyny w pierwszym etapie gry. W tej chwili niebiescy mają 2100 zł, zieloni 5900. Jackowi nie zostanie tym razem żaden ząb po tym programie. Jak go Andrzej dojedzie. Ale co ty piszesz? W tej chwili niebiescy mają 2100 zł, zieloni 5900. A uwaga, w puli paka 10, na następne 14 pytanie przychodzi aż 7000 zł. Trzy pytania do końca pierwszego etapu. Jest o co walczyć. Zieloni blokują niebieskich? Tak, powinni tak zrobić. Pieprzyć niebieskich. Spoko, Manek, spoko. Historia Polski. Dobra. Na baczność. Baczność. Rozpoczynam licytację. Historia Polski. 200 zł od każdej drużyny. 200, nie, tak? Niebiescy babank. Niebiescy babank. Krótko na temat. Cześć, czemu się tamtyń tak cieszył? Co mnie jest? Proszę państwa, ja muszę od razu skomentować to, co się przed chwilą stało. No po prostu trzeba powiedzieć tak, bardzo się to opłacało. Bardzo, ponieważ mieliśmy 7 bardzo, bo z zerem do domu pójdą. Poprzedniego pytania wystarczyło tylko dorzucić to, co się ma i w puli tego pytania mamy 9300 zł. I oczywiście, no, nie wiem, czemu opłacało się, tak się jeżeli odpowiedzą dobrze.
Jeżeli odpowiedzą dobrze, będą mieli 9300 zł i przejmą prowadzenie w programie. Jeżeli nie, to już wiadomo, że wtedy dupa zieloni nie będzie. Trafią do finału. Zieloni biorą tego 9300, ty będą mieli 15k jak ten. Polski, oto pytanie dla państwa. Tak? Który władca Kazimierz Wielki stolicę Polski do Krakowa? Jak? Do Krakowa. Ja mówię jedno i mam to w dupie. Nie, nie, żadną z jedną. Nie do Warszawy przyniósł. No tak, do Krakowa. Ja z tego nie Kazimierza Odnowiciela, ale nie daję głosu. Dobra, dam. Kazimierz Odnowiciel? Nie na pewno. Czy bierzemy jakiś ten? Nie możemy. Ja powiedziałem wielki i mam to w dupie. Kolega Jurek. Jak tak nie będzie, to się cofnę w czasie i to naprawię. Tak jest! Cofam się w czasie po streamie. Pieprzę to, tu ten mamon mi pomoże. Jak dupę? Jak Kazimierz jakiś... Co ty pieprzysz? Kazimierz Odnowiciel. Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? To co z... Co? Kazimierz? To kto przeniósł? Czekaj, to co zrobił Kazimierz Wielki? Do Warszawy przeniósł? Nie, no coś tu śmierdzi. Kto przeniósł do Warszawy i kiedy? Nic nie zrobił, jak jest jedyny król, co ma wielki w Niku. Co ty pieprzysz, buraku? I w tej chwili sytuacja Zygmunt... zmieniła się. Aha, warta. A no tak, on ma tam kolumnę a nawet. A za nimi zieloni 5700. Przed nami tylko dwa pytania do końca pierwszego etapu. I jeszcze wszystko jest możliwe. Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. No tak, no to pasuje do przeniesienia stolicy idealnie. Nie, no w dupę, zdenerwowali mnie, no. Jak Kazimierz Odnowiciel i to jeszcze było, to jest, czekaj, to jest jakiś pochrobrym zaraz. O co tu chodzi? Tak wcześniej była do Krakowa przeniesiona? To ile było to gniezdo zasrane? 5 lat? To po co w ogóle to dawali na stolicę? Dupę dla jaj? Żeby się trzeba było uczyć dłużej? Ciekawa kategoria ciekawostki. No tak, tak. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300? O, niebiescy już się będą grać. I ciekawe, 400 po raz drugi. Niebiescy 500. Niebiescy 500. 500 po raz drugi. Kazimierz Wielki. Dobra, ale nie przeniósł stolicy i mnie to zdenerwowało. 600 po raz drugi i 600 po raz... Trzeci. Dobra, ale zapamiętajmy. Nie ma się co denerwować. Zapamiętajmy. Kazimierz Odnowiciel. No, Kraków. Zapamiętasz? Czekaj, jakoś żeby się rymowało, to będzie łatwiej zapamiętać. Kazimierz Odnowiciel i coś z Krakowem. Weź ten. Wpływ tego pytania 1100 zł. Jak nazywa się ten przedmiot? Jak się nazywa? Dlaczego to jest? Wiem, do czego służy, ale jak się nazywa? To jest dla parasolka. Siedzenie dla myśliwych i dla wędkarzy. Można zawsze spróbować. Siedzenie dla wędkarzy? Co? Ale to mi nie pomoże w odpowiedzi. A może jednak. Może. Proszę spróbować. Może to się będzie ułatwi sprawę. Może to się jakoś otwiera. Pewnie tak, bo to służy do siedzenia dla myśliwych i dla wędkarzy. Popsujesz, będziesz płacił. Kazimierz Odnowiciel Krakowa Spermiciel. No nie no. A to ci przypomni, że to przeniósł ty do Krakowa stolicę, tak cię ten? A możemy prosić o podpowiedź? Kupić. Kupić? Kupić. Proszę bardzo. Sprzedam podpowiedź za 1100. 1100? Nie. Tyle jest w puli. Kupić.
O taką stawkę i za 1100 podpowiedź? 1100. Jest do wygrania i za 1100 pan... Ale przynajmniej nic nie stracicie. Handlowcem to pan nie będzie. Jaka jest odpowiedź na pytanie? Walka. Walka z nimi. 200. Za 800 weźmiemy. Oczywiście ja przypomnę, że pan Tomasz jest handlowcem. Za 800 nie, też za dupy. Przedstawicielem bardziej. Ale też. Za 800. Panie Krzysztofie, 800 to nawet nie krakowskim targiem i tak daje więcej niż połowę, co pan zaproponował. Panie Tomaszu, pan tak mi wszedł na ambicje, że nie zgodzę się na 800. Za 600 sprzedam. Za 600, no? To na zero wyjdą. Zostawmy. Może być. Co pan na to? Biorę, biorę. Proszę bardzo. 600 zł, tyle kosztuje podpowiedź, a podpowiedź to są 4 warianty odpowiedzi. Jedna odpowiedź będzie prawdziwa. Laska mini parasol, stołek myśliwski, kij do krykieta, kij do peloty. Stołek myśliwski? To jest odpowiedź? Tak. Powiem tak. Popularny i użyteczny bardzo dla wędkarzy, dla myśliwych, ale także w czasach kolejek. Stołek myśliwski. No dobra. Ciekawe. I pokaż, jak się nad tym siedzi. Stalin. I brawa dla Natalii. Nie oglądałem. To jak dla myśliwych, tylko jak on się nazywa. W tej chwili stan kont jest następujący. No tak powiedział w sumie rację. Zielone mają 5600, niebiescy 8800 zł. I przed Ciężko. Nami tylko jedno pytanie. Teraz zadecydują się losy pierwszego etapu. O, już ostatnie w tym. Ostatnia kategoria. O, będzie o Kazimierzu Odnowicielu. Przysłowia. Może teraz będzie o Kazimierzu Wielkim. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Niebiescy 400. Koniec. 400 po raz drugi i 400 po raz... Niebiescy 500. Niebiescy 500 ciężką ręką. 500 po raz drugi. Zieloni 700. Zieloni 700. Po co on to licytuje, jak tego nie chce? 700 po raz drugi i czy dadzą coś niebiescy? 700 po raz, widzę, że nic... Co tego nie chciał od początku? Tak będzie, Rukaszu, powiedzenia. Kategoria przysłowia, w puli tego pytania 1200 zł. Jaki to ptak, według przysłowia, własne gniazdo kala? Dudek. Nie, zły to ptak. No tak, zły to ptak, który własne gniazdo kala. Wiadomo w ten sposób. Co? Odpowiadamy. Zły to ptak, który własne gniazdo kala. Tak! Co to w dupę jest za przysłowie? Na konto drużyny zielonych. Panie Zbigniewie, to była dobra odpowiedź. Miał być Dudek. Ale nie dała wam zwycięstwa w pierwszym etapie. Do domu, sio. Wygrywa ta drużyna, która kończy pierwszy etap po 8 pytaniach i ma więcej pieniędzy. Tak więc mniej pieniędzy mają zieloni, ale trochę tam wygrali, nie? 6100 zł. Gratulacje, dziękujemy państwu. Gratulacje dla kapitana niebieskich za wabanki, za to, że mądrze tak zagrał, że w ten sposób przeszedł do drugiego etapu. Tak jest, ja chciałem także pogratulować niebieskim, bo rzeczywiście to właśnie tak świetna, taktyczna rozgrywka. Wiele spokoju było panu, panie Przemysławie. Witam, Dymek, siema. I to rzeczywiście dało świetne efekty. Dzień 457 czekania na odpowiedź siema? To znaczy 8300 witam. Na koncie. Witam. Ale jak cię przywitam, to nie będziesz miał powodu do życia. Chcesz, żebym cię przywitał? Na pewno? To nie ma sensu, nie witam cię. Państwa w finale. W finale dwie drużyny. Drużyna niebieskich. Państwo wnoszą do finału to, co zarobili w pierwszym etapie, czyli 8300 zł. O kurde, jaka przewaga. Się mistrzów w tej rozgrywce. Traktujemy ich bardzo poważnie. Szczególnie w tych strojach budzą... Ty, ale w sumie mistrzowie to są tacy debile, że jest szansa, że i tak odpadną, mimo takiej przewagi. Mam ogromny respekt. Witamy w finale. Powodzenia. Chociaż ja na żadne pytanie dobrze nie odpowiedziałem w tym odcinku, a wyzywam kogoś od debila. Dzięki Artur za 21 lat. Dzięki wielkie.
Niebiescy w pierwszym etapie bardzo rozważnie grali, spokojnie listowali. Myślę, że tu strategiem był pan Nie tylko w tym, Skyler, a pieprzył cię ktoś dzisiaj? Pamiętam, że państwo już na samym początku gry kupili podpowiedź za 1500 złotych. Tak, ja się boję takie rzeczy klikać. Nie wykorzystali. Od razu powiem, że zgodnie z regulaminem mogą po awanturce wykorzystać w tej grze. Państwo wnoszą do gry to, co wygrali w pierwszym etapie pierwszego swojego wygranego odcinka, czyli to było w poprzednim programie, a więc 12300 złotych. Witamy w finale. Losuję pierwszą kategorię. Dobra, kto tam jest u tych zielonych, ciekawy, znaczy niebieskich? Ktoś jest charakterystyczny tam? Kategoria historia sztuki. 70 raz to. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. Mistrzowie, koniec gry. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi. 400 po raz do końca gry, tak? I 10 odcinków wygrają. Oni odpowiedzieli na jedno pytanie i teraz będą tak leczyć już na tym jednym, co kiedyś odpowiedzieli. Kto zasiada na Rentier tytułowej huśtawce z obrazu Jeana Fragonard? Odpowiadamy. Wydaje mi się, że na huśtawce zasiada dziewczynka. Ty! Ty, to jest ten obraz z tego filmu Nietykalni z tym czarnoskórym i tym na wózku? Był taki. To chyba to, bo to też w Francji się działo. Czy to jest odpowiedź? Tak. Dziewczyna, tak jest. Pokażą go? Bo jestem ciekawy, czy to ten. I przy huśtawce znajdują się dwaj młodzieńcy, z których jeden wyraźnie próbuje zajrzeć jej pod spódnicę. W tej chwili mistrzowie cały czas prowadzą, mają 12 tysięcy złotych, a drużyna niebieska... Typowy gracz Stellar Blade. Zanim wylosuje kolejną kategorię, krótka przerwa reklamowa. Po niej będziemy u państwa ponownie. Łukaszu, ty piszesz. Witamy w Ale już było takie. Finał teleturnieju Awantura o kasę. Losuje kolejną kategorię. Mistrzowie czemu tacy ciorni są? O! Prajga. Filozofia i religie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny na dobry początek. Prajga. Ale ponieważ dzisiaj naprawdę jestem w świetnym humorze, dokładam do puli 3000 zł. Słucham państwa. Czyli Ibis wyczuł, że kretyni chcą przeczekać. Chcą się ich pozbyć, dobrze. Niebiescy 300. Tu tak spokojnie. 300 po raz drugi i... 400. Mistrzowie 400. Niebiescy 1000. Mam 1000 złotych. Babank, babank. 1100. Czy niebiescy radzą 1200? Nie, 1100 po raz drugi. No graj, 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 graj! Trzeci. Ja pierdzielę, i byś ci dołożył, ty kretynie w dupę. Tego pytania 5100 zł. Mistrzowie kupili to pytanie za jedyne 1100 zł. Niebiescy to są tacy debile. Jak nazywa się zwierzę, z którego sierści biblijny Jan Chrzciciel nosił odzienie? O ja pierdzielę. Jakie pytania dzisiaj są. Dzięki Cytryna za subka, witam. Lew? Nazywa się zwierzę. Wiedziałem. Z którego sierści biblijny Jan Chrzciciel nosił. Dobra, jakie zwierzęta są w tamtej okolicy? Typu, wiesz, typu co teraz jest wojna, tego. No w tej okolicy, nie? Rzymian. Dinozaury. Kretoszczury. Jakie w dupę kretoszczury? Odzienie. Tak zwana łosienica. Bo? Nie mam pojęcia. Chcemy swoje pytanko. Swoją podpowiedź chcemy. Proszę bardzo, przypomnę, że to była podpowiedź kupiona w poprzednim programie, niewykorzystana. Pamiętam, że kupili ją państwo za 1500 zł i zgodnie z regulaminem w następnej grze, w jednej grze można ją wykorzystać. Wielbłąd. Wielbłąd. Antylopa. Pies.
Lama. Wielbłąd pasuje niby. Lama odpada na pies. Antylopa odpada. Wielbłąd. Pies. Nie, wielbłąd. Pies nie ma sierści. Krótką sierści. Antylopa. Dziadek, bo ci zaraz dzwona zapieprzę. Jagitka zaraz się pokaże, żebyś widział długą sierść u psa. Odpowiadamy. Wielbłąd. Wielbłądzia ta sierść była. Tak jest, wielbłąd. Ale musiał być wielbłąd. No zobacz przecież, gdzie to się dzieje, te... Gdzie fabuła się dzieje z tego, nie? W sensie, ten, jak to się... No, luj. W tej chwili, proszę państwa, 5100 zł. Pula za to pytanie przechodzi na konto mistrzów i ma już 16 tysięcy, a niebiescy 7600. To prawda, panie Przemysławie, dlaczego państwo nie licytowali? Przestraszyłem się kwoty. Za dużo było w puli. On wie, że do tej puli to Ibis dołożył więcej niż oni dali? Niestety nie. Bo tak naprawdę, no można było tu licytować dużo wyżej, prawda? Przelicytować mistrzów. Zdecydowanie. Gramy dalej, przed nami jeszcze 6 pytań, także można walczyć. Losuję kolejną kategorię. W sumie złoko, prawda? No ale jakby weszli w bank za bardzo muzyka dużo. Klasyczna. O jest. Same gówno pytania. Stację biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Mistrzowie już się będą grali. Niebiescy 400. Mistrzowie? 500. 500. Damy jeszcze? Więcej. 500 po raz drugi i 500 po raz... Oni już to wydali. Oni już to wydali na deptaku w dupę w Gdańsku na wakacjach. Ty pieprzony w dupę chytrusie niebieski. Pieprzyć cię. Dzięki Aria za 3 lata do przodu suba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widziałem, że pan Jerzy pana namawiał. Proszę powiedzieć, dlaczego nie licytował pan wyżej? Aria? No to jest Stark. Powiedzmy decyzja zespołu, także... Jaką państwo to mają zespół, wygrać, jak... czy zostawić jak najwięcej pieniędzy? Wygrać. Wygrać z tym. Wygrać. Że źle to zaczęliśmy. Dlaczego państwo nie licytowali? Źle zaczęliśmy. Dobrze, proszę bardzo. To pytanie wygrać. Kupiła drużyna mistrzów. Wygrać 6500 do podziału. Za 500 zł, w puli pytania 900. Witam, pytanie witam. Z muzyki klasycznej. Jaki tytuł nosi balet Piotra Czajkowskiego oparty na basie... Dobra, to jest Dziadek do orzechów. Znam to. Znam to. 100%. I Hoffmana. Jezioro ma być kogo? Jakie jezioro? Co ty? Bo ci zaraz zapieprzę. Jak nie będzie Dziadek, to wyłączam ten program i koniec oglądania. Dość jego. Dziadek ma mieć rację. Dziadek. Dziadek do orzechów. O! 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 Dziadek do orzechów? Dziadek do orzechów, nie? Zaraz, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja się wyłączam. Poczekaj, Dziadek do orzechów. Będziemy... Ja, to może i ten. Jezioro? Nie, jezioro bardziej tego Hoffmana. Nerdzik, zamknij mordę. Dobrze, może jednak jezioro. Dobra, to jest i tak. Strzelamy, no. Mamy... Wyłączamy. Dwie odpowiedzi, ale bierzemy... Wyłączamy to, mam to, mam to w dupie, no. Jezioro ma będzie. Co na to niebiescy? Nie, nie. Dziadek do orzechu. Słucham? Dziadek do orzechu. Dziadek do orzechu. Ja pierdziele, Fajfhel, potężny mózg się załączył, ja... Mówiłem ci, przysięgałem na życie wszystkich ludzi na ziemi, że to jest Dziadek do orzechów. Przysięgałem ci. Ale chyba ktoś z państwa tak myślał. Nie, mieliśmy tego, ale pierwsza myśl najlepsza, to przecież baść trzeba było bardziej... Jedno pytanie Dziadek zgadł. 900 zł zostaje w puli, przechodzi jedno do następnego pytania. Losuję. Rzuciłeś jedyne co wiedziałeś, Fivehead. Posłuchaj, jakbym rzucił, to twoją matką o ścianę w dupę szczawił pieprzony. Daj mi spokój. Oczywiście zaznaczmy, że to byłoby w GTA, w grze, na serwerze roleplay, w Robloxie. Każdy jest równy. No, bardzo ciekawy mam wynik losowania. Muzyka klasyczna. Przepraszam cię, widzów. No i dobra, teraz, dobra, to teraz ty się wykaż, bez Google'a. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. Mistrzowie 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Niebiescy taktyka zabrać do domu 6K, 100%. 500 po raz drugi. 600. Mistrzowie? Kto da więcej? 600 po raz
drugi i 600 po raz trzeci. Sprzedany. Jestem ciekawy, jak taktyka niebieskich, jakie przyniesie efekty taktyka niebieskich. Grają bardzo zachowawczo, mogli licytować dużo więcej i zmobilizować mistrzów do wyższej gry, ale tak się nie stało. W puli tego pytania mam 2000 zł. W którym wieku powstała operetka Karla Milokera pod tytułem Student Żebrak? Dobra, widzowie, zastanówmy się. Karl. To jest nowe imię. Karl. To jest 18 albo 19 wiek. Ty, chyba że to jest to samo co Karol. To wtedy... nie ma to znaczenia. Zobaczmy. Student Żebrak. 19 czy 18? 19 w stylu. Karol Johnson. Ja mówię 18. Wiek 19. Akcja tej operetki rozgrywa się w Krakowie za czasów Augusta Mocnego, natomiast premiera odbyła się w 1882 roku. 19 wiek. Sranie w banie w 18. 1000 złotych trafiają na konto niebieskich. W tej chwili cały czas prowadzą mistrzowie, mają 15 tysięcy, a niebiescy mają 8600. Zgadłeś? Ty nie zgadłeś, ty to wiedziałeś. O ja pierdolę. Kategoria gramatyka i ortografia. To jest najtrudniejsze, co istnieje na świecie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. 400. Moja kategoria. 400. Moja kategoria to muzyka klasyczna. Niebiescy do domu. 400 zł, ale w puli pytania mam 700. Nie wiem czemu. Z jakiego języka pochodzi słowo chryja? Polskiego. Rosyjski, ukraiński. Jest takie słowo. Z czego to jest chryja? Chrywna. To z Ukrainy, luj. Ja mówię Ukraina. Ty, czekaj, czekaj. Ile ma język lat ukraiński? Ty, to jest pytanie. Czy to nie... ja nie wiem. Dobra, ja mówię Ukraina. Nasza odpowiedź brzmi język rosyjski. To jest słowo dosyć rubaszne, ale tak naprawdę wywodzi się z klasycznej greki. Kto z państwa, bo mi się wydawało, że ktoś powiedział greka, nie? Nie. To jest słowo greckie. Aż się licznik przekręcił. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Losuję. Co nagadasz, widzowie, to nie mój odcinek, tak? Na koncie mistrzów, 8200 na koncie niebieskich. Grecja napisać? Polska muzyka rozrywkowa. Maryla Rodowicz. Jeszcze ten, Michał Wiśniewski. Od każdej drużyny. Jeszcze jest... Niebiescy 300. 400. Mistrzowie 400, niebiescy. 400 po raz drugi. Niebiescy 1000. Mistrzowie pas. 1000 po raz drugi. Ale plują. Ale plują. 2100 zł w puli tego pytania. Żelka na łeb poszła. Jak brzmi imię i nazwisko wokalistki, która wylansowała przebój Lepszy model? Nie mam w dupę pojęcia. Bierzemy podpowiedź. Podpowiedź, no. Wiesz. Chcemy kupić podpowiedź. Wiki Gabor. Proszę bardzo. 500 zł. Możemy zapłacić 200. Ona wtedy nawet w planach nie była. 300. 200 tak. Jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Za 400 sprzedam. Kupujemy. Proszę bardzo. Mistrzowie tyle do puli w dupę dali, no. 4 warianty odpowiedzi. Podpowiedź sprzedana za 400 zł. Fiolka Najdenowicz, Ania Ortodoks, Kasia Klich, Anita Lipnicka. W dupę nie ma... Dobra, pierwsze skreślamy. Nie ma imienia Fiolka w dupę. No, słyszałeś kiedyś o imieniu Fiolka? Ania przez J. Nie wspieram.
Klich, nie wspieram dwa. Anita Lipicka, no. Nasza odpowiedź, Kasia Klich. Wiem, co mam robić, zmienię się na lepszy model. Co za okrutna piosenka. Kasia Klich! Nie wspieram dwa, mam to w dupie. Jedno pytanie dobrze powiedziałem w odcinku. Zaraz mnie popieprzy. Zwiększyło się, mają 8900 zł, a mistrzowie 14 300. I to jeszcze fartem. Jeszcze dwa pytania do pieprzony fart. Dobra, ale nie ma imienia Fiolka, nie? Kategoria przysłowia. Rozpoczynam listę. Kamil, masz rację. Po 200 zł, słucham dalej. Niebiescy tysiąc. Niebiescy tysiąc. O, w końcu. No cholernie, muszę dać, bo dostaniemy oszczerzenie. Co na to mistrzowie? Nie musisz. 1100. Mam 1100. 1100 po raz drugi i 1100 po raz... Niebiescy 1500. Mam 1500. Da? 1500 po raz drugi. Dziadek, dasz? 1500 po raz trzeci. Sprzedanie. 2600 puli tego kutaka. On teraz nie musi licytować, mistrz. Może dostać ostrzeżenie. Jaki kamień klnie według porzekadła ten, kto bardzo złorzeczy? Żywy. Odpowiadaj. Ty, pogromca mitów. Powie? Żywy, kląć. Dobra, może być. I znowu zarobili niebieski. Zrozum, widzu, że to są powiedzenia sprzed 20 lat. To nikt tak nie mówi, naprawdę. No, tyle. Dlatego każdy miał prawo tego nie wiedzieć. Mają na swoim koncie 10 tysięcy złotych, a mistrzowie 13 200. Losuje ostatnią kategorię. Mówisz tak, Trytker? Klnę się na żywy kamień, że tak nie mówisz. Kategoria rozmaitości ze świata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i żeby nam się lepiej licytowało, Jezus, dokładam od siebie 3000 do puli. No, Boże, 6000 w odcinku tak se dorzucił. Dobra, proszę, niebiescy, wykastrujcie mistrzów, błaga, w sensie, no. Słucham państwa, niebiescy 2000. Niebiescy 2000. 2000 po raz drugi. 2000 po raz... 200, mistrzowie! 200 po raz drugi i 2300. 2300, niebieski! 2300 po raz drugi i co dalej? 2300. Ale i tak dużo zabiorą do domu. Trzeci! Dadzą im łatwe, bo oni chcą wypieprzyć tych mistrzów. 100%. Sytuacja zrobiła się bardzo napięta. 100%. W ostatnim pytaniu, otóż dzięki temu, że dołożyłem do puli 3000 zł, podbiłem licytację i w tej sytuacji niebiescy, jeżeli odpowiedzą prawidłowo na to pytanie, będą mieli 15 100 zł i wygrają program. To nie. Jeżeli nie odpowiedzą, wtedy program wygrają mistrzowie, mając na koncie 11 100 zł. Tak więc sytuacja może się teraz odwrócić. Zobaczymy. Spójrzmy na telebim. Australia. Na którym kontynencie znajduje się Ayers Rock, czyli Stara Skała? Australia. Ty, ale mówiłem, że dadzą łatwe jeszcze z tym znakiem, a się okaże, że to jest, że to nie jest Australia, jeszcze się oszukają. Zobaczmy. Poczekajcie, poczekajcie. Jeżeli będą odpowiedzi Australia, Europa, Azja i ten... Nie, dobra, wiesz, ryzykujemy Australię. Ryzykujemy Australię? Tak, ryzykujemy. Tak. Ogromca mitu. Nasza odpowiedź brzmi Australia. Mistrzowie kiwają głowami? Najsłynniejsze miejsce kultu aborygenów w Australii. Ty, ale oni dosłownie, mówię ci, Pepo Foil moment. Oni chcieli wypieprzyć mistrzów. Przecież oni dali specjalny ten znak, no. O co tu chodzi? Ogromca mi tu poszalał. Niebiescy, dzięki wysokiej licytacji, dzięki ogromnemu ryzyku w ostatniej licytacji odpowiedzi na ostatnie pytanie kończą program, mając na koncie aż 15 100 zł i to ich powitamy w loży mistrzów w następnym odcinku. Gratulacje! Ładnie!
Dobra, ja się cieszę, że mistrzowie odpadli, bo ich w dupę nienawidziłem. Natomiast dzisiaj żegnamy naszą drużynę mistrzów, kończą program mając 11 100 zł. Natomiast w sumie za was dużo kasy, w dwóch odcinkach wygrali 23 400 zł. Dziękujemy wam bardzo, gratulacje. Ty no, 25 koła wygrali, no. Dużo kasy, wyślijcie SMS pod numer 7643. Laścik? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę